Ej, czy jak ty jej nie przyjął? Już nie wiem, co nie bardziej wkurza, to, że jej nie przyjął, czy to, że będzie nam siedział na głowie całymi dniami. Krzyk jest od tego, żeby dawać pieniądze, za barem sobie poradzimy sami. Czekaj, ktoś się dobijadł, że drzwi, pewnie jakiś kurier. Halo? O, tu jest matka Krzyśka. Boże, mam tylko nadzieję, że ona nie ma kluczy. Jeżeli to ty sama, to zaraz dziewczyną gorzko pożałujecie, że mnie okłamujecie. Chyba mnie zauważyła. Co ja mam teraz zrobić? Mam się chować? Krzysiek, chodź tu szybko. Co? No Sara, już jesteś na głośniku, mów. Krzysiek, halo, ona tutaj jest. Ale kto tam jest? No czekaj, o, moja mama dzwoni. Nie, nie odbieraj. No twoja matka jest pod domem i dobija się do Sary. Oj, no to ładnie was załatwiło. No, ale miała jechać prosto do Lanskorony przecież. No to mówię ci, że do żadnej Lanskorony nie pojechała, bo stoi tutaj i po prostu krąży wokół domu i zagląda do wszystkich okien. Kurde, ale myślisz, że cię widziała? No nie wiem, no chyba mnie widziała, skoro coś tam krzyczała przez drzwi. No. Dobra, słuchaj. Zadzwoń do matki i powiedz, że w domu jest twoja dziewczyna. Ale czy ty masz rozum w ogóle? Przecież ona jej nienawidzi. A czy ja mówię, że Sara? Powiedz, że jest twoja nowa dziewczyna. Ale to jest dobry pomysł. To jest dobry pomysł. Wykombinujcie cokolwiek, byle ona sobie stąd polazła. Już naprawdę nie mam się gdzie chować. A cholera, znowu dzwoni. To dobra, odbierz. Ja to odbieram. Odbierz, daj na głośnik i ja cię rozłączam. Pa. Halo, mamo? Coś się stało? Krzysiek? Okłamałeś mnie. Jestem pod domem i widziałam Sarę przez okno. Ale co ty mówisz? Coś ci się musiało pomylić. Ty chyba masz mnie za idiotkę. Dobra, prawda jest taka, że to jest moja nowa dziewczyna. No, a od kiedy ty masz nową dziewczynę? Dlaczego ja nic o tym nie wiem? No, dziwisz się, że boję ci się kogoś nowego przedstawić po tej ostatniej wojnie o Sarę? Chciałabym ci wierzyć, synu. Czekam tu na ciebie i chcę poznać tę twoją nową dziewczynę. Halo? Mamo? Nie, no, super, świetnie, świetnie. Jak jesteś taka mądra, to mi powiedz, co teraz? No, teraz tam trzeba pojechać i dyskretnie wymienić Sarę na twoją nową dziewczynę. Ciekawe na jaką? Może na ciebie? Ale Monika? Kurde, Monika, naprawdę uratowałabyś mi życie i Sarze też, bylibyśmy ci mega wdzięczni. No, Krzysiu, wiesz co, nie wiem, no to jednak jest duża, bardzo duża przysługa, no. Ale nie wiem, jak ty byś na przykład mnie zatrudnił tutaj w Scarface, to mógłbyś mi wydać takie polecenie służbowe, to już inna rozmowa. Dobra, masz tę pracę, masz ją od zaraz, tylko uratuj nam tyłki, błagam cię. No robi się, szefie, idę po płaszczyk. Trzymaj kciuki. Trzymam.